Na salę rozpraw oskarżona Anna A. weszła w towarzystwie najbliższych, zasłaniając twarz kartkami papieru. Nie chciała rozmawiać z mediami, nie powiedziała również ani jednego słowa po zakończeniu i odczytaniu wyroku. Sąd rejonowy w Limanowej uznał winną Annę A., byłą dyrektor zespołu placówek światowych w Podobinie, za to, że znęcała się psychicznie nad Bernadetą Gniecką. Sędzia Marcin Drozd, czytując wyrok, stwierdził, że stosowany przez byłą dyrektor szkoły w Podobinie mobbing doprowadził Bernadetę Gniecką do samobójstwa. Wymierza jej karę 2 lat pozbawienia wolności. Podczas odczytywania wyroku mąż Bernadety Gnieckiej, Jan Gniecki, spokojnie reagował na to odczytywane punkt po punkcie orzeczenie sędziego. Uznaje oskarżoną za winną tego, że w okresie od nieustannego dnia i miesiąca 98 roku do 19 maja 2011 roku będąc... Sąd skazał Annę A. na łączną karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Marcin Drozd stwierdził również, że była dyrektor z Podobina stosowała mobbing w stosunku do innych nauczycieli, za co została skazana na 5 miesięcy pozbawienia wolności. Nie może ona również przez najbliższych 5 lat pełnić funkcję dyrektora. I na koniec nakazał wpłacić 5 tysięcy złotych jako zadośćuczynienie. Zadowolony jestem z tego, że oskarżona została uznana za winną. W tym momencie jest skazana nieprawomocnie. Ten wyrok jest bardzo ważny dla środowiska nauczycieli, mówił po rozprawie Marek Ślis, adwokat Jana Gnieckiego. Inne nauczycielki na przykład już nie będą szkalowane może. Otwiera się w ten sposób to, co do tej pory było normą w szkołach, a o czym się głośno nie mówiło. Zjawisko psychicznego poniżania i upokarzania w obecności innych, które starano się tłumaczyć swego rodzaju mobilizacją do pracy. Nie usłyszał pan dzisiaj słowa przepraszam. I nie usłyszę, na pewno. Nie spodziewa się pan po tym, co jak ona się zachowuje, raczej nie spodziewa się pan tego? Nie, na pewno. Jak do tego czasu zmarł mi kondolencji na tym nie złożył z nich, a żebym powiedział przepraszam. Na pewno. Bernadeta Gniecka w zespole placówek oświatowych w Podobinie pracowała przez 26 lat. Osierociła 3 dzieci. Józef Budacz, TV28.